Na Puls Dnia zaprasza Jan Józefowski. Sprawdźmy, co jeszcze istotnego poza zwycięstwem Lecha Poznań wydarzyło się dziś w Poznaniu. Poznań i powiat poznański mogą stać się za tydzień żółtą strefą. Ilość tych zakażonych w ciągu tygodnia, w ciągu 2 tygodni też wzrosła. Apel o noszenie maseczek. Nie wszyscy, tu pani nie ma, tam nie ma. No ale to trzeba coś z tym zrobić, a nie wiem, kto ma to zrobić. My sobie nie poradzimy z pandemią w sytuacji, gdy te zachowania będą nieodpowiedzialne. W Wielkopolsce już 2/3 łóżek dla pacjentów z COVID-19 jest zajętych. Liczba miejsc jest zwiększana w miarę potrzeb, tak? System musi być elastyczny. Systematycznie w uzgodnieniu ze szpitalem możemy jeszcze te łóżka zwiększać. Kolejny paraliż na poznańskim dworcu. Pociągi nie wjeżdżały, nie wyjeżdżały na stację Poznań Główny. Jest awans Lecha Poznań do fazy grupowej Ligi Europy. Kolejarz po niezwykle emocjonującym meczu pokonał 2-1 belgijski zespół Charleroi. Spotkanie oglądał nasz reporter Mateusz Kuźniewski. Jak wyglądał ten mecz? Co prawda są opady nad stolicą Wielkopolski, bo rzeczywiście trochę dzisiaj pada, ale żaden z kibiców Lecha Poznań nie będzie dzisiaj narzekał, że nad stolicą Wielkopolski pada deszcz, bo wszyscy kibice stolicy Wielkopolski są absolutnie zachwyceni. Lech Poznań w fazie grupowej Ligi Europy po raz pierwszy od dokładnie 5 lat. Wtedy to drużyna najpierw Macieja Skorża, a potem Jana Urbana rywalizowała na europejskich salonach. Teraz kolejorz awansował po zwycięstwie nad liderem Ligi Belgijskiej. To spotkanie znakomicie ułożyło się dla podopiecznych Dariusza Żurawia w pierwszej połowie, a w drugiej połowie los rzucił Lechitom wiele kłód pod nogi. Zacznijmy od tego, że kolejorz do przerwy prowadził 1-0 po golach Daniego Ramireza oraz Tymoteusza Puchacza. Pierwszy gol szczęśliwy po rykoszecie, drugi to już świetne uderzenie lewego obrońcy Lecha Poznań, który dzisiaj większość spotkania spędził na prawym skrzydle i właśnie zszedł z piłką do środka i uderzył, zaskakując bramkarza drużyny belgijskiej. No a druga połowa, tutaj już zaczęły się dla Lecha Poznań ważne schody, bo najpierw w 51 minucie rzut karny, na szczęście fenomenalnie obroniony przez Filipa Bednarka, no ale chwilę potem w 56 minucie Mamadou Fall strzelił gola kontaktowego dla Belgów, no i już wiedzieliśmy, że ta druga połowa będzie bardzo nerwowa dla kolejorza. Zrobiło się jeszcze bardziej nerwowo, kiedy na kilkanaście minut przed zakończeniem podstawowego czasu gry czerwoną kartkę, właściwie drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę zobaczył kapitan Lecha Poznań, obrońca Lubomir Szatka, rozgrywający zresztą bardzo dobre zawody, no i wiedzieliśmy, że Lech będzie kończył to spotkanie w 10 i było naprawdę bardzo dużo nerwów, bardzo dużo emocji. Dobrze interweniował Filip Bednarek, ale piłka odbijała się od słupka, odbijała się od poprzeczki. W międzyczasie Lech miał jeszcze świetne okazje, bo po kontrze sam na sam z bramkarzem wyszedł Jakub Kamiński, ale pogubił się młodziutki skrzydłowy Lecha Poznań, ale ostatecznie wszystko to zakończyło się zwycięstwem 2-1 drużyny Dariusza Żurawia, która zatem melduje się w fazie grupowej Ligi Europy po naprawdę bardzo dobrych eliminacjach w swoim wykonaniu. Dość powiedzieć, że dokładnie 13 goli zdobyli piłkarze Dariusza Żurawia w 4 meczach eliminacyjnych i są w fazie grupowej Ligi Europy. Ogromne ukłony, rzadko chwalimy Lecha Poznań, ale teraz naprawdę trzeba to zrobić. Kawał roboty. Te piłkarskie emocje relacjonował nam Mateusz Kuźniewski. Bardzo ci dziękuję. Poznań może stać się żółtą strefą i to bardzo szybko. Liczba zakażeń gwałtownie rośnie w całym kraju i w naszym regionie. Prezydent Jacek Jaśkowiak apeluje o kary dla tych, którzy lekceważą przepisy i nie noszą masek. O coraz trudniejszej sytuacji Seweryn Lipoński. Wystarczy kilka minut spędzonych na przykład tu, na rynku Jeżyckim, by przekonać się, że nawet w tak ruchliwym miejscu nie wszyscy pamiętają o zasłanianiu twarzy. To sami panowie widzicie, że mało kto, mało kto. Nie wszyscy, tu pani nie ma, tam nie ma. No, my staramy się chronić. Naprawdę różnie, jedni są osłaniani, jedni noszą maseczki pod brodą, jedni podnosi z papieroskiem, z maseczką chodzi, także to różnie, ale raczej nie przestrzegają klienci, nie noszą masek. A sytuacja jest poważna. Minister zdrowia mówił dziś wręcz o eskalacji pandemii.
Mamy kolejny rekord nowych przypadków koronawirusa w kraju. To już blisko 2000 zakażonych w ciągu doby. Z tego 173 osoby to mieszkańcy Wielkopolski, kilkadziesiąt z Poznania i okolic. Właśnie ryzyko się zwiększa. Szef poznańskiego sanepidu przewiduje, że jeśli zakażeń dalej będzie przybywać w takim tempie, to w przyszłym tygodniu na Poznań i na powiat poznański mogą zostać nałożone dodatkowe obostrzenia. No w tej chwili mamy 535 aktywnych przypadków, także no zbliżamy się powoli do tej żółtej strefy. Już teraz wiadomo, że pojutrze znajdą się w niej m.in. Gdańsk, Gdynia i Szczecin. W Wielkopolsce będą to na razie powiaty ostrowski i wolsztyński. To jednak nie koniec. W regionie mamy też trzy powiaty czerwone: gostyński, krotoszyński i międzychocki. Tam restrykcje są największe. W kwietniu byliśmy karni, zdyscyplinowani. Gdyby Poznań faktycznie wylądował w żółtej strefie, wiązałoby się to z szeregiem dodatkowych obostrzeń. Na przykład w restauracjach na każdego klienta musiałyby przypadać co najmniej 4 metry kwadratowe. Widownia w kinach czy na imprezach sportowych nie mogłaby zająć więcej niż 25% miejsc. Limit gości na weselach wyniósłby 100 osób. Za 2 tygodnie tych restrykcji może być jeszcze więcej, w tym ponowny obowiązek noszenia masek w przestrzeni publicznej, również na powietrzu. Społeczeństwo, ono w tej chwili niestety, muszę to przykrością powiedzieć, nie zdaje egzaminu. Lekarze alarmują, że epidemia jest w natarciu, bo część Polaków jawnie lekceważy zalecenia. Ten wirus jest niebezpieczny. Prezydent Poznania zaapelował do policji, by lepiej egzekwowała stosowanie przepisów, karząc mandatami za brak maseczek w sklepach czy w komunikacji miejskiej. My sobie nie poradzimy z pandemią w sytuacji, gdy te zachowania będą nieodpowiedzialne. Policja odpowiada, że akurat w Poznaniu od początku epidemii za brak maski nałożyła tylko 32 mandaty. Nie widzimy w tym zakresie większych problemów. Zdecydowana większość poznaniaków stosuje się do tych wszystkich zasad, a nasze interwencje w zasadzie ograniczają się tylko do pouczeń. Ale zdarzają się też takie sytuacje jak na Wildzie, gdzie sprzedawca wyprosił ze sklepu klienta bez maski, a ten w odwecie zaatakował go nożem. Również w autobusach i tramwajach, choć większość pasażerów pamięta o zakrywaniu ust i nosa, zdarzają się sporadyczne incydenty, na przykład parę tygodni temu na Smochowicach. Pasażer linii 186 podróżował bez maseczki, nie chciał maseczki założyć, została wezwana policja i patrol tego pana wyprowadził z autobusu. Kontrolę, czy ludzie przestrzegają przepisów, prowadzi też poznański sanepid, ale już nie tak intensywnie jak wcześniej. Jego dyrektor przyznaje wprost, że w obliczu takiej liczby zakażeń zaczyna mu brakować ludzi do pracy. No bo musimy się zajmować, można powiedzieć, obzwaniać wszystkie przypadki. Zwraca też uwagę, że wielu z ostatnio zakażonych to młodzi ludzie, którzy niekiedy lekceważą zalecenia. Szczególnie młodzież no nie zawsze przestrzega, bo to na tych imprezach, te zakażenia są często na imprezach, czy to domowych, czy imprezach takich zbiorczych, czy to będą dyskoteki, czy to będą jakieś spotkania w dużych grupach. Powinniśmy opowiadać ludziom dramaty, które wydarzają się w szpitalach z powodu ich nieodpowiedzialności. Tymczasem w poznańskim szpitalu przy Szwajcarskiej zmarło z powodu COVID-19 kolejnych 6 osób. W całym kraju liczba ofiar epidemii przekroczyła już 2,5 tysiąca. Seweryn Lipoński, Puls Dnia. Gwarantuję, że nie zostawimy żadnego Wielkopolanina bez łóżka w szpitalu, mówił dzisiaj wojewoda o sytuacji epidemicznej w regionie. Choć w Wielkopolsce zajętych jest już blisko 2/3 łóżek dla pacjentów z koronawirusem, Łukasz Mikołajczyk przekonuje, że wiele szpitali ma jeszcze duże rezerwy. Informacje od wojewody zbierał dziś Piotr Kotwicki. Nie możemy mieć tak niewielkiej rezerwy, jaką dzisiaj mamy w szpitalu, jeśli chodzi o łóżka. Oczywiście jest możliwość zwiększania tych łóżek. Po wczorajszej konferencji miasta dzisiaj sytuację w wielkopolskich szpitalach podsumował wojewoda. Choć w Wielkopolsce zajętych jest już niemal 2/3 łóżek przeznaczonych dla pacjentów z koronawirusem, Łukasz Mikołajczyk przekonywał, że szpitale nadal mają dużą rezerwę. Gwarantuję, że nie zostawimy żadnego Wielkopolanina w sytuacji takiej, że będzie czuł pewien dyskomfort, że nie będzie łóżek w szpitalu. W szpitalu przy Szwajcarskiej zajętych jest obecnie ponad 80% koronawirusowych łóżek. Oddział zakaźny w Koninie wypełnił się w ponad 1/3, 40% łóżek zajętych jest w Kaliszu. Jak przekonuje wielkopolski NFZ, we wszystkich tych miejscach liczbę dostępnych łóżek można jeszcze znacząco zwiększyć. Dodatkowo spore rezerwy mają tak zwane placówki pierwszego poziomu, czyli szpitale powiatowe. W 3 powiatach na ten moment widzimy po statystyce, że pewnie zwiększymy liczbę tych łóżek, a w niektórych zmniejszymy, ponieważ według stanu z początku tego tygodnia, proszę Państwa,
obłożenie tych łóżek obserwacyjnych w tej strefie buforowej, tak, w tym pierwszym poziomie, wynosiło 25%. Decyzje o ewentualnym dołożeniu łóżek będą podejmowane na bieżąco. Zgodnie z nową strategią, chcę to mocno zaakcentować, liczba miejsc jest zwiększana w miarę potrzeb, tak? System musi być elastyczny i tak do tego podchodzimy. Dzisiaj pojawiły się też wątpliwości co do możliwości szpitala przy ulicy Szwajcarskiej. Wczoraj władze Poznania alarmowały, że ciężko będzie zwiększyć liczbę łóżek powyżej 406. My możemy do 406 zupełnie bez żadnych, powiedzmy, przeszkód, tak? Natomiast potem to już tylko i wyłącznie po korytarzach, naprawdę w ekstremalnej sytuacji. I to, co mówiła pani profesor, pod warunkiem, że znajdą się osoby, które będą te łóżka, czyli lekarze te łóżka obsługiwać. Słowa kwestionowała dzisiaj szefowa wielkopolskiego NFZ-u. Szpital Strusia, który ma duży potencjał, jest ogromnym szpitalem z największym oddziałem chorób zakaźnych, ten zasób jeszcze ma, co udowodnił w pierwszym półroczu tego roku, bo my jako NFZ płaciliśmy za 540 łóżek. Wojewoda podważał z kolei słowa Jacka Jaśkowiaka o problemach kadrowych w szpitalu. Prezydent Poznania alarmował, że przy Szwajcarskiej pracuje obecnie 5 specjalistów chorób zakaźnych. Wspomniał o 5, co mija się troszeczkę z prawdą, ponieważ w ogóle zakaźników w wielospecjalistycznym szpitalu jest 12. Wielkopolski NFZ nie ma także informacji o brakach w wyposażeniu szpitala. Ordynator oddziału zakaźnego alarmuje, że brakuje remdesiviru, leku stosowanego w terapii COVID-19. Dystrybucja tego preparatu się już skończyła. Od tygodnia aplikujemy do ministerstwa. Nie jest to problem znany nam oficjalnie w żadnej formie, bo szpital sam zamawia i zabezpiecza tak jak sprzęt, tak jak leki. Jeżeli byłby problem jakiś ogólnopolski, to na pewno Ministerstwo Zdrowia będzie się tą sprawą zajmowało. Do nas jeszcze taka informacja nie dotarła. Od początku epidemii w Wielkopolsce koronawirusem zakaziło się blisko 8 tysięcy osób, z czego ponad 6 tysięcy wyzdrowiało. Piotr Kotwicki, Puls Dnia. Kolejny raz awaria systemu sterowania ruchem sparaliżowała dworzec PKP Poznań Główny. Przez usterkę pociągi nie mogły wjeżdżać i wyjeżdżać z dworca, a kilkanaście składów było opóźnionych. PKP będzie po raz kolejny wyjaśniać przyczyny awarii. Do awarii doszło dzisiaj na dworcu Poznań Główny około godziny 9.20. Przez ponad godzinę pociągi nie mogły korzystać z dworca, a pasażerowie składów, m.in. na trasach Warszawa-Berlin, Kalisz-Poznań czy Białogard-Poznań, musieli się liczyć ze sporymi opóźnieniami. Jak podaje PKP PLK, zawiódł system sterowania ruchem. Mniej więcej po godzinie system firmy Thales usunął usterkę systemu urządzeń sterowania ruchem, która została wykryta dziś około 9.20 na stacji Poznań Główny. Jeżeli występuje usterka tego systemu, wówczas ze względów bezpieczeństwa wstrzymywany jest ruch. Oznacza to po prostu, że pociągi nie wjeżdżały, nie wyjeżdżały na stację Poznań Główny. Dzisiejsze zdarzenie wpłynęło na zmiany w rozkładzie pociągów w odniesieniu do 16 składów. Usterkę udało się usunąć około godziny 10.30. Opóźnienia pociągów trwały do około godziny 12. Dokładne przyczyny awarii mają być znane za kilka dni. To jeszcze nie wszystko w tym wydaniu Pulsu Dnia. Zobaczmy, co przed nami. Nowy rok akademicki na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza oficjalnie rozpoczęty. Pragnę Tobie, pani rektor, przekazać insygnia Twojej godności. Wierzę w uniwersytet, który nigdy nie był i nigdy nie będzie korporacją, fabryką punktów. Tramwaje wróciły na Dąbrowskiego. Cieszymy się bardzo, bo było utrudnienie. Wiem, że tutaj był wyłączony ten cały odcinek przy rynku Jerzyckim i tutaj było ciężko. Było wymieniane torowisko ze względu na duże zużycie. Trzeba było to torowisko naprawić. Dwie siostry zmarły w szpitalu imienia Raszei po zatruciu grzybami. Według ustaleń lekarzy kobiety nieświadomie zjadły muchomory sromotnikowe. O tej sprawie rozmawialiśmy z toksykologiem doktorem Erykiem Matuszkiewiczem. Ten sezon jest dużo bardziej tragiczny niż poprzedni. W zeszłym roku nie mieliśmy żadnych przypadków. W tym roku 2 przypadki śmiertelne. 1 pacjentka zmarła u nas, 2 nie doczekała przeszczepienia wątroby. Także apeluję bardzo gorąco przed kolejnym weekendem, jeżeli wybieramy się do lasu, naprawdę nie jedzmy grzybów blaszkowych pod żadną postacią. Nie ufajmy zbytnio sobie, nie ufajmy innym, nie ufajmy rutynie. Takiego rozpoczęcia roku na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza jeszcze nie było. Władzę na uczelni po raz pierwszy w jej historii przejęła kobieta, profesor Bogumiła Kaniewska, której insygnia przekazał dziś ustępujący rektor Andrzej Lesicki. Pra.
pragnę Tobie, pani rektor, przekazać insygnia Twojej godności. Przedtem jednak niech mi wolno będzie w tym uroczystym momencie w imieniu całej społeczności akademickiej zapewnić Ciebie, że zawsze będziemy Cię szanować i wspierać we wszystkich poczynaniach dla stałego rozwoju naszej uczelni. Wierzę w uniwersytet, który nigdy nie był i nigdy nie będzie korporacją, fabryką punktów, bo nie można nim zarządzać technokratycznie ani autorytarnie. Znaleźliśmy się w trudnym punkcie czasu. Zmagamy się z pandemią, która budzi w wielu z nas lęk. Niepokoimy się nie tylko o zdrowie własne i bliskich. Martwimy się także o losy uniwersytetu, badań, studentów, nauki. I dziś też nie grozi nam żaden kres. Zdalne nauczanie nie oznacza przecież zmierzchu kształcenia. Oznacza nowe doświadczenia, nowe wyzwania, nowe problemy, ale i nowe rozwiązania, nowe odpowiedzi, nowe możliwości. Od dzisiaj miasto testuje nowe rozwiązania przy szkole obok Cytadeli. Ulica zamykana jest na kwadrans przed godziną 8, aby rodzice nie podwozili dzieci pod samą szkołę. Dzisiaj rano ulica Brandsztetera została zamknięta na 15 minut. Chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa dzieci, które docierają do dwóch szkół podstawowych, numer 38 oraz numer 83. Ulicę zamknięto między godziną 7.45 a godziną 8 rano. To rozwiązanie, które funkcjonuje już w Wiedniu i postanowił przenieść je do Poznania prezydent Jacek Jaśkowiak. O sprawie piszemy szerzej na naszej stronie wtk.pl, którą polecamy Państwa uwadze. Tramwaje wróciły na ulicę Dąbrowskiego. Pasażerowie mogą odetchnąć z ulgą, bo przez ostatni miesiąc musieli liczyć na autobusy zastępcze albo chodzić pieszo. Teraz remont już jest zakończony. Które dokładnie linie jeżdżą teraz po Jeżycach, wyjaśni Seweryn Lipoński. To już koniec utrudnień w komunikacji miejskiej dla mieszkańców Jeżyc. Dzisiaj na ulicę Dąbrowskiego wróciły tramwaje. Pasażerowie nie muszą więc korzystać z autobusów zastępczych, które kursowały tam w ostatnich tygodniach. Cieszymy się bardzo, bo było utrudnienie. Bardzo się cieszymy, chociaż te dwa dobrze jeździło. Dosłownie z pętli Jeżyckiej co 2-3 minuty można było dojechać. Nie było kłopotu. Ja tutaj akurat przejazdem rzadko tutaj bywam, nie jestem stałym tutaj mieszkańcem, ale wiem, że tutaj był wyłączony ten cały odcinek przy rynku Jeżyckim i tutaj było ciężko, trzeba było w sumie zawsze do mostu teatralnego trzeba było się udawać. Nie? Na Dąbrowskiego wróciły dwójka, siedemnastka i osiemnastka, które teraz już normalnie, bez żadnych objazdów, dojeżdżają na pętle na ogrodach. Trzeba jednak pamiętać, że dwójka i osiemnastka mają nadal zmienioną trasę w zupełnie innej części miasta. Z powodu przebudowy ronda Rataje. Dlatego osiemnastka jeździ przez Święty Marcin, a dwójka przez Towarową i Królowej Jadwigi. Remont na Dąbrowskiego trwał przez cały ostatni miesiąc. Na odcinku tuż przy rynku Jeżyckim, od ulicy Prusa do Kraszewskiego. Było wymieniane torowisko, ze względu na duże zużycie trzeba było to torowisko naprawić. Przy okazji prowadzone były prace remontowe na sieci trakcyjnej. To jeszcze nie koniec zmian. Także dzisiaj na trasę wróciła zawieszona ostatnio linia numer 11. Te dawno niewidziane tramwaje kursują teraz z pętli przy ulicy Piątkowskiej do nowej pętli przy ulicy Unii Lubelskiej. Dojeżdżają tam również autobusy linii numer 174, które wcześniej kursowały tylko do osiedla Orła Białego. Seweryn Lipoński, Puls Dnia. Pierwsze prace związane z wprowadzeniem strefy płatnego parkowania na Wildzie i Łazarzu już ruszyły. I o tym rozmawialiśmy z gościem wieczoru WTK, zastępcą dyrektora Zarządu Dróg Miejskich Piotrem Libickim. Rzeczywiście my kojarzymy strefę płatnego parkowania z parkomatami, gdzie musimy wnosić opłaty za parkowanie, ale dla nas wprowadzenie strefy w tych dwóch dzielnicach to jest radykalna zmiana przestrzenna, ponieważ z wprowadzeniem strefy porządkujemy chociażby parkowanie, uwalniamy chodniki, zwiększamy bezpieczeństwo, ponieważ nie będzie parkowania przed skrzyżowaniami, te 10 metrów przepisowe czy przed przejściami dla pieszych. Ale też bardzo ważna zmiana to jest wprowadzenie zieleni. Tam, gdzie te chodniki są bardzo szerokie, gdzie zostaną uwolnione, ponieważ zmieni się sposób parkowania, my chcemy dać mieszkańcom lepszą jakość przestrzeni, w której się na co dzień poruszają. Ja wspomniałem o bezpieczeństwie, ale to chciałbym jeszcze raz mocno podkreślić, że to jest dla nas jeden z celów, który sobie stawiamy wprowadzając strefę. To jest właśnie to parkowanie przed skrzyżowaniami, a to jest w ogóle uspokojenie ruchu, tak żeby ci
słabsi użytkownicy, dzieci czy rodzice z małymi dziećmi, czy starsze osoby miały większą pewność w poruszaniu się i po chodnikach, i po ulicach i zachęcało to ich do wychodzenia z domu chociażby. Co zrobić, by Polacy chcieli mieć więcej dzieci? To był temat programu Otwarta Antena. Zobaczmy najciekawsze fragmenty. Co najważniejsze, to to, że w tej chwili okazało się, że program 500+, o którym tak dużo się mówiło, że to jest program, który dzietność w Polsce będzie wspomagał i że to będzie coś, co spowoduje, że przyrost naturalny w Polsce będzie większy, no okazuje się, że tak nie do końca w tej chwili on się sprawdza i myślę, że tam pieniądze, które zostały przeznaczone na program 500+, można by przeznaczyć efektywniej. Jak? No to jest kwestia już długich dyskusji między innymi socjologami, z osobami, które potrafią na demografii znać się tak dobrze, żeby przekazać informacje, jak te pieniądze można by pożytkować po prostu lepiej. Podstawowa kwestia to jest nastawienie młodych ludzi, żeby dzieci chcieli mieć. To jest oczywiście wyzwanie. Ja mogę powiedzieć, że udało nam się z żoną mieć 4 dzieci. I bardzo się z tego cieszymy i to jest coś, czego bym nie oddał nikomu. I nie wierzę w taką rzecz, w takie opowieści, że teraz sytuacja ekonomiczna jest na tyle trudna, że młodzi ludzie nie chcą podejmować takich decyzji. Bo w tym momencie, kiedy ja podejmowałem te decyzje, to w ogóle mi się nie śniło nawet o tym, że może być taki poziom życia w Polsce jak teraz. Więc to jest moim zdaniem podstawowy problem, to są pewien lansowany styl życia. A o tym, jakiej pogody możemy spodziewać się podczas najbliższych godzin, opowie nam teraz Szymon Kozłowski. Dobry wieczór. Czwartek przyniósł sporo chmur nad całą Wielkopolską, ale od czasu do czasu mieliśmy przebłyski słoneczne. Jak to będzie podczas najbliższych godzin? O tym już teraz zaczniemy od najbliższej nocy, która w stolicy Wielkopolski będzie pochmurna i chłodna. 11 stopni Celsjusza w nocy w Poznaniu, ale parasole się nie przydadzą. Jutro o poranku słońce nieśmiało będzie wyglądać zza chmur, wtedy 13 stopni Celsjusza i w godzinach okołopołudniowych już zachmurzenie duże, miejscami całkowite i może popadać deszcz także w godzinach późno popołudniowych. Gdy opady ustaną, czeka nas pochmurna aura i tak już do końca piątku. Maksymalnie 17 stopni Celsjusza, tyle po godzinie 15. Po 21 13 stopni w stolicy Wielkopolski. Wiatr powieje ze wschodu, będzie to wiatr umiarkowany. Mamy październik, więc warto sprawdzić, czy kolejne październikowe dni przyniosą piękną pogodę. Zaczniemy od weekendu, bo on się zbliża wielkimi krokami. W pierwszy dzień rzeczonego weekendu ładna pogoda. Słońce często będzie wyglądać zza chmur. Zachmurzenie umiarkowane właśnie w sobotę i do 23 stopni Celsjusza, zatem ciepło, ale temperatura odczuwalna może być niższa przez wiatr, który będzie dawać o sobie znać, może powiać silnie. W niedzielę, drugi dzień weekendu, niestety pogoda już brzydsza, ponownie więcej chmur, ponownie opady deszczu w Poznaniu. 14 stopni minimalnie, maksymalnie 19. I na początku nowego tygodnia znowu chmury będą dominować i w drugiej części dnia spodziewamy się opadów deszczu. Momentami będą to opady silne. 12 stopni minimalnie, maksymalnie 19 i na barometrach 1002 hektopaskale. Zobaczmy, czy w październiku możemy spodziewać się jeszcze wysokich temperatur w pełni dnia. Zaczniemy od poranków. W takim razie poniedziałek 12 stopni Celsjusza, we wtorek 12 i w środę 10 o poranku. Zatem czekają nas chłodne poranki podczas najbliższych 7 dni. Bardzo przyjemna pod względem pogody sobota, ale później będzie się to zmieniać. 19 stopni w niedzielę maksymalnie, 19 w poniedziałek przypadającym deszczu. Później chłodniej we wtorek 17, w środę tylko 14. Zatem czeka nas ochłodzenie w pierwszym tygodniu października. Więcej informacji pogodowych mam dla Państwa w dzisiejszych serwisach Meteo, na które bardzo serdecznie zapraszam. W tym wydaniu Pulsu Dnia to już wszystko. Spokojnej nocy. Dobranoc.